tutaj na tym świecie masz ten przywilej oddychania, żeby rozpoznać, że jest Bóg, żeby rozpoznać, że On Ciebie szuka. Dzisiaj słyszysz te słowa prostej Ewangelii ode mnie, ponieważ to Bóg Ciebie szuka. On Ciebie stworzył i mówi: wróć do mnie, ponieważ wszystko jest załatwione. Nie liczę Ci grzechów. Nie liczę Ci grzechów. Znajomości, kasa nie wystarczają, żeby żyć naprawdę, bo w środku jesteś pusty, bo w środku jesteś egocentryczny. W środku nie masz tak naprawdę życia. Musisz się nakręcać zewnętrznymi rzeczami. Oddychasz, ale to nie znaczy, że żyjesz naprawdę, ponieważ twój duch jest martwy, a duch to jest centralna jednostka. Duch jest jak silnik w samochodzie. Fura może mieć świetną karoserię, świetny system surround, czy tam co tam jeszcze, ale jeśli będzie miała uszkodzony silnik, to jest do niczego. I tak jest właśnie z człowiekiem, który nie jest narodzony na nowo, który jest egocentryczny. Masz uszkodzony silnik, może na zewnątrz wyglądasz świetnie, może wyglądasz jak jakieś Ferrari, ale co z tego, jak twoja jednostka centralna w ogóle nie kręci? Tak właśnie żyłam i to przestało mi wystarczać. I właśnie z tego powodu zawołałam do Boga, o którym mi kiedyś mówiła koleżanka, że On jest naprawdę. Zawołałam do Jezusa Chrystusa i doświadczyłam z Nim osobistego spotkania. W momencie, kiedy spotkałam Go osobiście, duch do ducha, bo Bóg jest duchem, zostałam przekonana, że moją największą potrzebą jest poddać Mu swoje życie. Że moją największą potrzebą jest złączyć z Nim swoje życie. Jezus, zmartwychwstając, otworzył Ci drogę do nieba. Zmartwychwstając, przetarł drogę do tego, żeby podnieść Twoje życie. Nowy Testament nazywa się Nowym Testamentem. Nazywa się w ogóle Testamentem dlatego, że Bóg Ci zapisał coś w spadku. Zapisał Ci Ducha Świętego. On Ci zapisał w spadku życie. Życie.